siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie zorganizowane przez Ruch Społeczny Karkonoskie Inicjatywy Obywatelskie, w którym udział wzięli dolnośląscy samorządowcy, parlamentarzyści, jak również przedstawiciele jeleniogórskich organizacji pozarządowych. Podczas spotkania podjęto tematykę zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska oraz zbieżności polityki regionalnej Kotliny Jeleniogórskiej z kierunkami podejmowanymi przez samorząd wojewódzki oraz rząd. Ważne są takie spotkania i bardzo cenne, nie tylko dla nas samorządowców, ale także przedstawicieli organizacji pozarządowych, a na sali było kilkunastu przedstawicieli różnych organizacji. Usłyszeliśmy dzisiaj bardzo dużo informacji, dobrych informacji o tym, co zostało już zrobione w naszym regionie, o tym, co zostanie zrealizowane w najbliższym czasie. Podzieliliśmy się też uwagami, wątpliwościami i tym, nad czym powinniśmy się w najbliższym czasie pochylać, tak żeby chociażby poprawić funkcjonowanie służby zdrowia na naszym terenie. Pan marszałek, a obecnie przemawiający pan senator Mróz mówi o wyjątkowo skomplikowanej sytuacji, która wynika przede wszystkim z faktu za małej ilości lekarzy i pielęgniarek i wydaje się, że pieniądze w tej materii są absolutnie drugorzędną kwestią. Problem, przed którym na pewno nie da rady ani starostwo powiatowe, ani miasto Jeleniej Góry. Myślę, że trudno jest też, będzie to opanować przez województwo. Oczywiście problemy dotyczące służby zdrowia to tylko jedno z zagadnień, jakie poruszono podczas spotkania. Dyskutowaliśmy na temat na przykład zaangażowania się samorządów w Fundusz Solidarnościowy. Tak? No, to Fundusz Solidarnościowy dał jedną ważną rzecz. Dodatkowe środki na realizację usług społecznych rozwijających się w Polsce, takie jak na przykład asystentura opieka wytchnieniowa. W ubiegłym roku pojawiło się 100 milionów złotych do zagospodarowania. Wykorzystano samorządy, gminy, powiaty wykorzystały tylko 20 milionów złotych. No to jest pytanie, dlaczego? Są pieniądze, warto po nie sięgnąć. Czasami no tutaj w tej dyskusji też przebijały takie argumenty, że niektóre samorządy nie chcą współpracować z rządem, tak, bo to co rządowe to złe. Moim zdaniem powinniśmy przestać o tym w taki sposób myśleć. Rozmawiano także na temat problemów związanych z turystyką w Kotlinie Jeleniogórskiej. Jest nieco kwadraturą koła, aby Jelenia Góra, czy też Kotlina Jeleniogórska, region, w którym jest 50% wszystkich miejsc noclegowych z województwa dolnośląskiego, nie miała tak łatwej dostępności. Droga od Czech przez Szlarską Porębę, od Złotoryi od Legnicy przez Kapele, czy też ta słynna droga przez Mękę, od Bolkowa do Kaczorowa, no to nie są elementy, które przyciągałyby naszych turystów, a jednak, a mimo wszystko, tych turystów coraz więcej przybywa. Kolejne spotkanie odbędzie się 31 stycznia.